Cześć, witajcie. Dzisiaj chciałem Wam pokazać taką szybką konstrukcję migającej diody LED. Ja to ją troszeczkę tutaj przebudowałem, to jest schemat, który znalazłem gdzieś tam w czeluściach internetu. Dobudowałem tutaj jakby taką sekcję z boku, ale to za chwilę wszystko powiem. Więc tak, jest to prosty układ, którym możemy zrobić, żeby dioda migała. Sercem naszego układu jest układ NM555. Tak jak widzicie, wszystkie części Wam tu już ładnie wypisałem, co potrzebujecie. Na mojej stronie za niedługo dodam oczywiście do tego też schemat teoretyczny, ale jak widać, konstrukcja jest dosyć prosta, więc spokojnie zatrzymując sobie ten film, można to spokojnie odtworzyć, tak jak widać. Teraz tak, jeżeli byśmy tutaj tą część naszą z tej strony, czyli ten układ 7805, te dwa kondensatory wyrzucili, to możemy ten układ tak samo podłączyć, czyli odchodzą nam tutaj te trzy elementy, tylko wtedy zasilanie będzie tutaj powiedzmy od 5 do 9 V maksymalnie z tej strony, wyższe niestety już może się coś tam dziać nieciekawego, ale w takim wypadku jak mamy w tym momencie, czyli razem z tym układem naszego stabilizatora, cały układ może być zasilany od 9 do 24 V. A więc teraz przejdźmy może do tego, jak to działa. Tak jak widzicie, konstrukcja działa bardzo dobrze. Regulacją tutaj tego potencjometru, który mamy, montażowego, możemy zmieniać częstotliwość mrygania od takiego bardzo wolnego do praktycznie takiego bardzo szybkiego. No, bardzo fajnie. Jak widzicie, konstrukcja jest dosyć uniwersalna ze względu na napięcia tam od 9 do 24 V. No tu nawet można powiedzieć, że od 7,5 V to powinno normalnie funkcjonować, mniej więcej. Jak widzicie, podłączenie całości bardzo proste. Jak będziecie to składać, to pamiętajcie oczywiście, że z tej strony, jakby od tej strony jest kropka na układzie, czyli tu mamy pierwszą nóżkę, leci dookoła do ósmej nóżki. Kondensator tutaj też, jak zwrócicie uwagę, oznaczyłem, gdzie jest plus, gdzie jest minus kondensatora, czyli po tej stronie mamy plus kondensatora, po tej mamy minus. Reszta elementów tutaj oprócz układu scalonego i naszego stabilizatora nie ma, znaczy to nie ma znaczenia, jak je podpinamy, czyli te rezystory i tak dalej. Potencjometr też tutaj bardzo dobrze widać, jak go podpiąć. No i tyle. Bardzo prosta konstrukcja. Aha, z ciekawostek. Oczywiście musiałem coś zakombinować, więc mam tutaj przekaźniczek, który ma, może zwolnijmy troszeczkę nasze miganie. To jest przekaźnik, który ma około 5 V cewkę napięcia, czyli sterowany jest z 5 V. Ja tu zrobiłem taki bajer, się pobawiłem. Po prostu zasilanie, jakie mam teraz, to jest 12 V. Jeżeli wepniemy nasz przekaźnik, cewkę naszego przekaźnika do naszych 12 V na plusie oraz wepniemy się tutaj na stronę minusową naszej diody LED, to posłuchajcie, co się będzie działo. Przekaźnik też będzie przerywał się. Jak widzicie, no dioda wtedy już tak lekko pulsuje, ale od biedy można zrobić z tego taki szybki przerywacz też w sumie. Tylko że przekaźnik 5-woltowy, z tego co kojarzę, 12 tutaj nie chciała mi się wzbudzić za bardzo, za mało jak dla niej. Ok, dzięki wielkie za oglądnięcie oczywiście filmu. Jeżeli byście chcieli więcej takich konstrukcji szybkich na moim kanale, no to łapkujcie to mocno w górę. Jeżeli będzie to, jeśli będę widział, że jest dużo łapek, no to oczywiście zrobię kolejne takie proste konstrukcje. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!